Witajcie, kochani moi drodzy, w kolejnym filmie się Magda rozkręciła. Powiem wam, że sama jestem w szoku. Czasami zastanawiam się, jak to możliwe, że ja dzień w dzień praktycznie mam film. Sama jestem w szoku. Ale oczywiście z kawusią do was przychodzę. Napijmy się. O, ciepła! Jestem przyzwyczajona raczej bardziej do zimnej kawy niż do ciepłej, ale to chyba każda matka Polka rozumie. Teraz będziecie się śmiać, tak? Zresztą już widzicie po tytule filmu. Tak znowu byliśmy na zakupach. Tak znowu byliśmy w Lidlu. I tak byliśmy w Pepco. Chyba najbardziej jestem zadowolona z zakupów z Pepco. Powiem wam, że... Ale jutro, w sobotę, jedziemy do Lublina, bo się okazało, że musimy kupić Krystianowi buty zimowe. To już jest mniej fajne, no bo już to taki jest mały mężczyzna już mi rośnie, tak? 11 lat za chwilę będzie, to już, jak to mi Krystek mówi, nastolatek. Więc byle jakich butów pewnie nie wybierze. Pewnie matkę to zaboli w kieszeni, bo takie buty, wiecie, jest jedno sezonówka, tak? Rzadko się zdarza, żeby stopa nie rosła i ten but się trzymał kilka sezonów. Tak, a miałam ambitny plan, że sobie buty kupię. Krystek się wyłania z pokoju. Dzień dobry. Co? Widzieliśmy się z Wojtusiem. Tak, moje chłopaki się bawiły pistoletami. No podobno mama chciała na strzelnicę. Tak, właśnie mówiłam do męża, że byłabym świetna w strzelaniu bronią, bo się tak bawiłam tylko innym pistoletem i tak celowałam w stronę męża i stwierdziłam, że bardzo byłaby to romantyczna randka, jakby mnie zabrał na strzelnicę. I śmiał się tylko, że musimy gdzieś dzieci podrzucić i możemy jechać na strzelnicę. Powiem wam, że naprawdę bym z chęcią spróbowała postrzelać z broni takiej prawdziwej. Ja nawet z jakiegoś takiego małego pistolecika, tak, Krystek strzelał. Ja na obozie tylko nie palną, tylko gazową, że jakby no. Tak taki gaz CO2, który napędzał pocisk, że szybko leciał. I tam zdobywaliśmy punkty, ja na przykład dzisiaj, w tym roku chyba miałam trzecie miejsce na strzelnicy, w tamtym roku miałam drugie. A w tym roku nie miałeś drugiego? Nie, w tym roku miałam trzecie, w tamtym roku miałam drugie. Okej, dobra. No i właśnie tak powiem wam, że poszłabym, naprawdę bym poszła postrzelać, tak zobaczyć, jak to jest trzymać taką prawdziwą broń, jak to sobie postrzelać do celu. Z chęcią bym zobaczyła, czy trafię do tego celu. Bo ja mam nawet dyplom i medale, mogę przynieść. Dokładnie. Zaczynamy zakupy z Lidla. Mleczne bułeczki, które ostatnio chłopaki po prostu pochłaniają. No bo na kolację nie chcę mi się zbytnio myśleć, że jeżeli nie jestem głodny, no to postawiłam sobie bułkę. Jakiegoś akimelka i koniec. I koniec. W Lidlu jest dzisiaj promocja na bagietki czoskowe. Już widzę, że Krystek się patrzy, więc pewnie zaraz jedną zabierze. No przy zakupie trzech jest taniej. Trzech i pół chyba. No, nie, 2,5 już mamy. Ta połówka brakująca zjadł Wojtuś. Naszym głównym celem pojechanie do Lidla było... Ja nie wiem. Papier. Produkt bardzo ważny w życiu każdego człowieka, papier toaletowy, 20 zł, 16 rolek. Ale możecie sobie z liścia zrobić, jak robili dzikusy. Wyobraźcie sobie, że kupując papier, kupując jeszcze jedną rzecz, zapłaciliśmy 160 zł w Lidlu. Czajcie to. No ja już nie będę musiała zobaczyć. Dwa razy makaron, przy zakupie dwóch jest taniej. Tak mi się wydaje, że był przy zakupie dwóch. Nie będzie rachunek. A naszym drugim celem, którym było do kupienia Babylon, mleko modyfikowane. Jeszcze mu nie zmieniamy, bo ciągle jakieś alergie, ciągle coś się pokazuje. 9 grudnia mamy alergologa z Wojtkiem, więc na razie się wstrzymujemy, inwestujemy niestety na takie mleko. W Lidlu z kuponem jest taniej. Chyba 90 zł za dwa opakowania zapłaciliśmy. To jest wartość butów, które jutro jedziemy Krystianowi kupić, tak? No, bo ostatnio byłem na strzelankach mojej i ten. Niestety nie miałam innych butów.
Nie, no chodzi mi o buty zimowe. No tak, ale powiem, tamte nie gniotły. No tamte cię gniotły, no wiem właśnie, no gniotły go. A mówię o strzelankach, to na laserze. Tak, na laserze. Pomidorki również były troszkę tańsze w Lidlu. Mielonka już na przyszły tydzień dla męża, bo już raczej nie planuję jechać do Lidla w tym tygodniu. Z pomarańczową metką trafił mi się taki boczek już pokrojony za 4,99 i jest ważny do 9 grudnia, więc spokojnie na coś wykorzystamy. I również w Lidlu, jak wydamy 49 zł, to mamy fileta za 8,99. Więc tutaj mam takie jedna długa, cztery ładne, dorodne piersi. No dobra, zaraz to pochowam i się połączę później z Wami jeszcze. Pobuję się Wojtek wydostać z pokoju. Teraz przechodzimy do bardziej miłej, bardziej atrakcyjnych zakupów, czyli Pepco. Na pierwszy rzut wzięłam, tylko czy ja wzięłam dobry rozmiar? Wzięłam dobry rozmiar. Na pierwszy rzut wzięłam takie kapcie. Star Warsy z antypoślizgową podeszwą, rozmiar 37, kosztowały 25 zł. Kesteki ja teraz przymierzę. Ja tu myślałam, żeby dać im moje na urodziny, ale tak naprawdę nie wiem, jak długi okres jest na złucenie w razie co, bo to jest 37, więc nie wiem, jak to będzie mu się nosiło w tym, ale stwierdziłam, że na zimę takie ciapki może będzie chciał chodzić w nich, bo jak nie, to pójdę, oddam do Pepco. Więc, to jeszcze muszę to położyć, ale zobaczcie, no fajne, co nie? Takie, tak, tu są takie. I się śmiałam do męża, że tylko jemu nic nie kupiłam w Pepco. Ale jak będzie coś chciał, to powiedziałam, że mu kupię. Bo ja sobie kupiłam. Nie wiem, czy ja w ogóle w tym będę chodzić. Reniferki z pomponami. Może mi Wojtek ich nie zje. Takie ciapki. To już takie ciapki, ciapki. Oj, co się mogę złapać. Widzicie? Napięty. Tu są antypoślizgowe. Ja mam rozmiar 38-39 i kosztowały dwie dyszki. No przecież nie są urocze. Nawet myślałam o tym, żeby Wam kupić do kalendarza adwentowego, ale tak naprawdę nie wiem, jakbym trafiła z rozmiarem, no bo różne rozmiary, tak, nosimy. Więc myślę, że byłby słaby deal. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to są spodnie dla Wojciecha, ale to już jest tak, to jest 98 rozmiar. Z takim jakimś napisem, czarne. Bo on, wiecie co, no naprawdę powyrastał mi chłopak. Powyrastał mi 98, ale to jest 98 wzięte z działu średni chłopak. Bez mały chłopak, średni i duży, prawda? Ja te 98 wziąłam z tego średniego, bo widzicie, one są takie dłuższe i właśnie muszę je przymierzyć, zobaczyć, przymierzyć do innych spodni 98 z Pepco i zobaczyć, jaka jest duża różnica. No bo jednak jak siedzi w wózku, no to tam ta noga jest goła. I ja już tego nie lubię, bo jednak to już nie jest pogoda, żeby była goła noga. Nieważne, że ja go przykryję, przykryję go kocykiem, to i tak wiecie. No więc to jest rozmiar 98, kosztowały 15 zł. W środku mają, oczywiście tego nie zobaczycie, ale taki lekki meszek jest. Nie chciałam tych, tak, nie chciałam może tak koniecznie tych czarnych, ale stwierdziłam, że z baku laku biorę to, co jest. Liczę, że jutro w Lublinie w Pepco znajdę to, co bym chciała. O, 100% bawełny, więc dziewczyny, 15, dobrze mówię? 15 zł, 100% bawełny, więc myślę, że będą się naprawdę fajnie nosiły i nie będą się kudłotały i w ogóle, ale, gdzieś, okej, mówię, wezmę mu czarne, no bo to jest taki sezon, że musi mieć, ale ja chciałam spodnie do kompletu.
Tak się długo czaiłam, że w końcu się nie wyczaiłam, ale zobaczcie. Widzicie to? Widzicie to? Po prostu jak ja się tak na to długo czaiłam i tak mówię, wzięła się nie wiem, no ale zobaczcie. Czyż to nie jest bombowa bluza? Po prostu jestem nią tak zachwycona. No zobaczcie. No piękna, po prostu no, tak już tak mówię. Mówię, biorę, biorę, ale żeby nie było, dobra, trochę się uznę mocno, ale żeby nie było, Disney 104 wzięłam, również jest na takim miśku, to już biznes mnie ten kosztował 20 zł, więc uważam, że naprawdę spoko cena, jak za dwie dyszki. Sprawdzimy skład, bo tego to już w sumie nie patrzyłam. Wyprodukowane w Indiach, czyli nie chiński materiał. I zaraz znajdziemy 100% bawełny. Ale widzicie to? No po prostu ja się zakochałam. I po prostu szukałam takich spodni i nie było. I po prostu... Ale cudne, co nie? I na koniec wzięłam jeszcze dwie gazetki. Jedną dla Wojtka, jedną dla mnie. Bo tu są zabawki, więc pewnie mi ją zaraz przechmyci. Ale nie wiem, czy to zobaczycie. Tu jest taka bluza czerwona z Kubusiem Puchatkiem. Wiecie, jaka ona słodka. Tylko, że ona jest do 98. Ja wolałabym 104, taką luźniejszą mu wziąć. Ale po prostu o ta jest tak genialna. Słabo widać, bo kiepskie zdjęcie. A nie wiem, czy gdzieś będzie. O, ten fajny zestaw też. Z myszką Miki. Ale może i... Może ktoś mu kupi na święta. Moja siostra czasami lubi mu jakieś tam ubrankach Pepko kupić. Mówię, jak masz mu kupić, to mówię, idź do Pepko, tam zawsze coś znajdziesz. I faktycznie tam zawsze coś fajnego trafi. I w ogóle oglądałam kubki. Dobra, nie ma nic więcej ciekawego w Pepko. Oglądałam kubki, bo muszę kupić wam kubek do kalendarza. Tak, muszę wam kupić kubek do kalendarza. I jak zwykle ja się nie umiem zdecydować. Wszystkie mi się podobają, ale nie wiem. Niby mam jeden opatrzony i tak co zajdę do Pepko, to oglądam go i w sumie nie wiem. Dobra, na koniec myślę, że przymierzę te buty i wam zaraz pokażę te buty, ciapę. No zobaczcie, jakie cudowne. Widzicie to? Ale się matka cieszy, zobacz, tylko skrzypią. Ale zobaczcie po prostu. No czadowe mam po prostu ciapki. Śliczne. Witajcie kochani w kolejnej części tego filmu. I kolejny, jeden i drugi przyszedł, tak? Wyobraźcie sobie, że te ciapki Star Warsy były na Krystiana za małe. 37, więc zastanawiam się, co my, za jakim to rozmiarem jedziemy na buty zimowe, tego jeszcze nie wiem. Co tu się patrzysz? No bo ten, zapomniałam, teraz jest kamera. Tutaj. No wiem, tylko patrz, jak to się zlewa w tle. No. Moja koszulka. I również oddaliśmy Wojtka te spodnie, bo były tak naprawdę na styk. No. I nasza ambitna bardzo historia. Poszliśmy wymienić te Star Warsy na większy rozmiar. 38 był taki nie, ten końcówka taka była malutka, więc nie nachodziła mu na piętę, żeby trzymać tej pięty. Mierzył 39, tak? Mierzyłeś 39? Tak, mierzyłam. Tak. I też ta końcówka nie nachodziła mu na piętę, bo to taka naprawdę malutka. No. Więc wymyślił Krystek, że weźmie sobie w tej samej cenie takie wielkie miśki. Takie miśki białe, świąteczne, takie... Takie polarne, takie, misie polarne. O właśnie, takie naprawdę wielkie. Takie puszyste, fajne, mięciutkie, kruszaki. Tak. No myślę, okej, dobra, chcesz, bierzesz. Bierz. I w międzyczasie jeszcze urwała nam się metka. No i poszliśmy do Rossmana. I w Rossmanie zaczął oglądać ciapy. Oj. Nie, ja je znalazłem, to mama mówiła, no ja wybrałam tamte, bo one są takie mniejsze, tym to ci zagotuje się. Stopa. Tak.
I mówię do niego, że ja bym wolała wziąć sobie takie, prawda? No ale problem jest w tych ciapach. Nie da się oddać i że nie da się takich zobaczyć. Już... Że zobaczyć, że... No. Czy wchodzi mi stopa? I nie patrzyliśmy tak, że ja zdejmowałam buta i wkładałam i o tak kładłem stopę na to. A właśnie, no i tak wizualnie nam się wydawało, ponieważ one są tu szczepione, w środku szczepione i tu szczepione. I pani powiedziała, że po prostu jak się przymierzy i nie będą złe, no to prawdopodobnie nie można ich oddać. Kosztowały dwie dychy? Tak, chyba tyle samo. Chyba dwie dychy kosztowały. No to 5 zł tańsze, bo no. Te 25, a te dwie dychy. Antypoślizgowe, no mi się starsze podobają te misie. To są męskie. Jeszcze te niemieckie były damskie. I w ogóle 39-40 wzięliśmy. W razie co, żeby nie ja było, wziąłem. Że... Tak, ty wybrałeś. Ja wybrałem. Ale zamotany mamy film. Co chciałam powiedzieć? W razie co, żeby nie były za małe. Dobra, dawaj nożyczki. A jeżeli będą idealne, to będzie na następny rok. Tak, dokładnie. Schowamy i będziemy mieli na następny rok. Nie schowamy, nie będę nosił. Nie ma tej nożyczek. Pewnie tam leżą nożyczki. Mogę zrobić kościąć. A jak podwiesz? Nie. Zrobisz? Nie chodzi mi o to. Dobra. Chodzi mi o te. A jak ty podwiesz? Ja za nie płaciłam. Więc ja mogę. Ja nie będę miał plecy. A i właśnie, i poszliśmy, i cofnęliśmy się z Osmana. Do Pepko, żeby oddać te buty, co nie? I mama tak mówiła, no. I mówię, że przed chwilą kupione, ale jednak... Się zamyśliłem, zmieniłem zdanie. Tak. Bo nie chciała mama, żeby było im się zrobiło jakby przykro, jakby wziąłem od Osmana. Te ciapy, bo były jakby większe, wygodniej i takie bardziej kopięce. Że te włosy to takie sałosy. Sałosy były fajne, tylko właśnie jakieś takie dziwna ta rozmiarówka. Mogę zobaczyć już? A mogę doszczepić do końca. I poszliśmy do Osmana i mówię do pani, że jednak przed chwilą kupiona, ale syn się jednak rozmyślił. I czy możemy oddać? I w tym momencie wyciągałam je i zobaczyłam, że urwaną mamy tą metkę. I mówię, a że faktycznie urwała nam się metka przy pakowaniu tych ciapów. I teraz nie wiem, mówię, co zrobimy. No, jednak... I pani mówi, no zaraz przyjdzie kierowniczka, to się okaże. Mówię, no to ładnie zostaliśmy z tyloma parami ciapów, tak? Nie, ale oddaliśmy. Mama powiedziała, że zostaliśmy z tyle paroma, a nie zostaliśmy, bo no, nie oddaliśmy. No nie, oddaliśmy, bo pani się nie. Właśnie widzowie przestraszył, że straciliśmy aż tyle pieniędzy, bo jednak się rozmyśliłam. Masz. Mierz, kochanie. Mierz. Nie, niestety takich Wojtek nie mam. Tych. I zaraz pokażemy. Nie, no te są wygodne strasznie. A mama już ma też swoje założone. O, i mamy ciapki. Czekaj, bo nawet nic nie widzę. Czy my dobrze pokazujemy? No i zobaczcie. Wojtek, światło. Zobaczcie, jak łanie. Kurna, coś ostrość nie łapie. Jeszcze Wojtek tu się wpycha. A jak na długość? No, dobre. To jest trochę luźniejsze. Tak, takie luźniejsze i taki... Jak mamy dźwięk, to wydają. No, słychać, że chodzimy po domu. Tylko ty masz taki bardziej głośniejszy. Dobra. No i taka była nasza ambitna historia w Rossmanie. Również w Rossmanie wzięliśmy... O, też mogę tak pokazać. O, widzisz mama, jak jestem... Super. No, zaraz ci coś pęknie. Dla męża wzięliśmy dobre ciacho. Takie skarpetki antypoślizgowe, cieplutkie na zimę. Z 10 na 8 zł, ale to już myślę, że rzucę mu może na Mikołaja pod poduszkę, albo rzucę mu na święta. Co, synu, się patrzysz? Tego wam nie pokazuję, bo to jest dla was. Co się stało? Albo nie opowiadaj. Jedne kostki do kibelka kupiliśmy. Co my jeszcze wzięliśmy? A, pasta do zębów Blendamet. I ostatnim produktem jest Fery, płyn do naczyń. I takie nasze były ambitne zakupy. Jeszcze odebrałam paczkę z Vinted, więc może zaraz wam pokażę. No już tak nie kombinuj. Ciapy na ciapy zakładam. Wiecie co? No ja po prostu nie wiem. No bo będzie ciszej.
U pyska w pokoju już jestem. Powygodniej. Powygodniej, więcej miejsca. Może dywan ten popraw. I chciałam Wam pokazać, co zamówiłam. Pierwszy efekt jest taki, że jest cały obleziony. Nie wiem czymś. Sierścią, włosiem. Niefajnie, niefajnie. A kupiłam czarny płaszczyk. Zimowy. Wiadomo, że ja to i tak będę prała. Jest to z firmy Cavazzacci. Nie wiem, chyba tak się czyta. Moda plus size XXL. Zapłaciłam za niego 75 zł. A dlaczego XXL? Mam nadzieję, że będzie na mnie dobry. Od spodu jest pikowany. I co? Trochę przydłuży. Czekajcie. A nie, nie, nie jest przydłuży, bo on jest związany. Jest taki. Tu nie ma żadnego zapięcia. Czekajcie. Ale jest tu dziura. To co, powinien być chyba jakiś guzik. Jak myślicie? No dobra, guzik to jest najmniejszy problem. Ja sobie mogę kupić guzik. A, dobra. Nawet pani nie przyszyła guzika. Okej. Więc ma na dwa guziki, więc myślę, że spokojnie mogę sobie przeszyć. Widzicie, bo nie są tak, o, wtedy tak, tak. I o, i taki, to jest zimowy, nie wiem, czy będzie mi ciepło w nim. I oczywiście ja nie wiem, co to za kaptury robią teraz takie wielkie, że można. Okej, dobra. Zaraz się pójdę w lusterku, zobaczę, ale jeszcze Was obniżę. I o, możecie zobaczyć. Takie właśnie coś chciałam, powiedzmy, na niedzielę założyć. Tylko teraz się zastanawiam, jak ja mam to obczyścić. Chyba pewnie będę musiała oddać do pralni. Ale tu można wtedy gruby szalik założyć. O, i wtedy pod spód, jak jest cieplej, to no i dobra, nawet nie widać, że guzika brak, bo w sumie nie wiedziałam, że jest na guziki, wiedziałam, że jest związany i się pytałam, czy jest sznurek do niego. No w ramionach mogłabym się przyczepić, że może ciut powinien być luźniejszy. Ale powiedzmy, że mam w planach odchudzanie, więc. No ale dobra. Jak myślicie? Jako fason taki nie za drogi płaszczyk do latania. Gdzieś widziałam ostatnio ładnie, jak wiążą te sznurki, więc trzeba by poszukać, było na YouTubie. No ale spoko. Jak dla mnie spoko. Sięga mi lekko za kolanka. Czy tam przed. Nie, za kolanka, tak? Bo jest. O, widzicie? O, gdzieś tak mniej więcej tutaj. Szkoda, że nie jest dwustronny. Bo od tej strony fajnie by wyglądał. Ale to trzeba by się było pewnie metkę wypluć. No ale nie. Pewnie nie da rady. Jeszcze zobaczymy. Co my tu mamy na metce? Wełna, poliester. Prać w 30 stopniach. Tasować na jedną kropkę. I kwadrat z prostokąt, z kreseczkami. Zaraz, czy ja tutaj mam? Suszyć w stanie rozwieszonym bez uprzedniego wirowania. Suszyć. No dobra, więc powtarzam się. Sorry. Jako tako nie pachnie, nie śmierdzi. Pach może nie będę przy Was wąchać, ale wiadomo, ja to sobie i tak upiorę. Tylko
tylko waham się, czy oddać do pralni i przeprać. Bo pralnia, nie oszukujmy się, też jest droga. Już teraz jest droga. Mam, że też sporo za sukienkę ślubną płaciłam, żeby wyprać. Co ja chciałam powiedzieć? Kurczę, no widzicie. No wybiłam się z rytmu. Że jakoś to przypiorę, jak nie, to spróbuję to ręcznie przeprać, wypukać ewentualnie w pralce. Zobaczymy. Dobra, żegnam Was. Idę sprzątać, bo mam w planach dzisiaj jeszcze dokończyć sprzątanie. Nieważne, że jest 17, więc pewnie nawet zrobię sobie kawę i biorę się sprzątanie i montowanie filmu dla Was, po co Wy dzisiaj będziecie oglądać, moi kochani. Dobra, do zobaczenia. Pa, pa, buziaczki.